Witam was, Stronek, to jest kolejny odcinek, w którym gramy w Counter-Strike Global Offensive. Słuchajcie, nie było mnie cały tydzień. Miałem mnie nie być do poniedziałku faktycznie, znaczy właściwie miałem wrócić w sobotę, ale później napisałem, że miałem być w poniedziałek. Jestem, to jest dzisiaj niedziela, już jestem. Tak wyszło. Przynajmniej nie było materiału, miał być, bo co dwa dni miałem wrzucać materiał, ale no nie zdążyłem nagrać, zanim jeszcze pojechałem. Więc gramy teraz. Słuchajcie, mam chyba trochę za dużą czuć z tym. W ogóle nie wiem dlaczego. Jest taka duża. Może nie jest duża. Może ja na takiej grałem. Jest bardzo szybko. Jeszcze nie jest przyzwyczajony, jakby co. Ale widzę, mam większe w ogóle miejsce, bo ja tam miałem bardzo mało miejsca miałem. Jak ja grałem w tego CS-a. Na moim laptopie oczywiście no nie nagrałem nic, no jak mam nagrać? Gra ledwo chodzi. Też sobie procesor nie jest jakoś mocno obciążony, no ale tak wyszło. Ale ogramy sobie dzisiaj tutaj. Boże, to czuję za dużo. Może to dobrze? O, co to? Laga dostałem. Czekajcie. O co to chodzi? Halo? Play, line, że tak powiem. Playu, halo. Nie no, działa wszystko. Powinno być dobrze. Coś z serwerem. A musiałem do takiego laga, wiecie. Niedoścignionego, chciałem powiedzieć. Takiego chwilowego, no. Dobra, o, zginąłem. Dobra, musi się odciąć gra. Ja się strasznie szybko obracam. Mi się wydaje, że ja na niższej czułości grałem, no ale dobrze. Boże, kolej zabija tam. Niech będzie, że jest taka. Chociaż w sumie teraz jestem na środku. No dobra. Jestem na środku i teraz lecę w lewo. O, nie mogę. Taki test zrobię. Lecę w lewo. I tu jest koniec mat. Taki mam. A ja mam wielką mapę, bo to jest seria z QCK. QCK chyba tak się nazywa. Dobra, no chyba idą na longa. Dobrze, myślałem, bo raz był na longa. To lecimy. A wezmę tą pakę, niech będzie. Niech się dzieje, wola nieba. Twoja. Okej. Chciałbym jakąś anegdotkę powiedzieć, ale nie wiesz. Boże, jaka to jest duża. Dobra, bity jest. Coś mi po plecach strzelało, ale tak nieefektywnie. No cóż. Całe życie mam. W ogóle mi nie trafił koleś, ciekawe. Ja też trochę spieprzyłem. Ale cóż. Boże, to czułość jest tak duża. Masakra. Ogólnie chcę jakąś serię nagrać z gry. I też ogólnie. Jak patrzę na tę grę, to ona jest tak płynna. Chodzi idealnie. Jeszcze monitor 75 Hz. Widać tą różnicę. Naprawdę. Trochę jest lepiej niż 60. Jest naprawdę płynnią. Ja dość głośno mam grę dzisiaj, więc będzie słyszeć wszystkie strzały, huki, wybuchy, uścigi też. O Jezus Maria. Czekajcie, którym się u mnie mówiło? Nie działa Z. Pod Z-ką mam to, o Boże. Pewnie na myszce. Chciał ugryć, nie wyszło. Ja słabo strzeliłem, muszę się przyzwyczaić. Jezu, jaka ta konsola jest... Ja... Wiecie, pod jakim wrażeniem jestem, że to jest tak napisane małym druczkiem dla mnie w tym momencie i ja to widzę idealnie po prostu, mógł to przydać, nie? To jest dla mnie zachwyt, no, no cóż. Albo to, że widzę tamto i...
W sumie ten anti-aliasing nie działa dokładnie, aż takiej odległości. Tu jeszcze działa ładnie, ale tam już nie, dobra. A, lecimy, tak? Normalnie. Pójdę grillę, żeby mi trochę zostało. Później, na później. Boże, mój skin, o jest! Przypominają mi się, Kłębi. kurde, czasy. Kurczę, takie nieodległe. Te smoki normalnie działające, Boże. Wiecie, jednak ja współczuję osobom, które mają jakiegoś słabego laptopa i grają w tą grę. Jakby szybciej chodzę, jak mi się wydaje w ogóle, że szybciej chodzę, nie? Dobra, idę zielonemu pomóc. Też tego Alesia sfry. On mi. Skampił się. No dobrze. Maybe one from behind. Ale jak, co to było? W ogóle brzmi nic jakoś tak późno zaczęli strzelać. Na nożach biegli pewnie, to chodzi. Ale no bez jaj. No dobrze, spróbujemy. No strasznie dużo czułość jest. No cóż, aż nagranie zaczęło zacinać. Eko, tak? Boże, skąd ja mam? Dlaczego ja mam rewolwer? No właśnie w rozjeżdżce miałem, tak patrzę. O Boże. Co tu się stało? Przecież nie miałem digla zawsze. Nie, no przecież ja nie zabiję nic z tego rewolweru. Czego ja mam rewolwer? Ty nie zmieniłbym nigdy tego na rewolwer. Kurde, rewolwerem się grało w pierwszym dniu, jak on wyszedł, może. Może tak, wiecie, no, normalnie. Teraz się już nim nie gra. No, szkoda. Tylko ja okej. Fajnie się wreszcie na swoim komputerze gra, kurde, na swoim własnoręcznie złożonym. Dobra, tam będzie koleś, pewnie za WP mnie zabije. A ja mam tylko maka. Mógł kupić coś lepszego, ale trudno. Było blisko, żebym zginął. Off-city spawn. Boże, no stary. Czego mi zasłoniłeś go? Zabijesz go? No, brawo. Ciekawe, czy dostałem asystę, bo mi tutaj nie dostałem, bo sprawdziłem sobie na nagraniu. A WoW było na City, prawda? Leżysz. No, może nie. Chciałem, żeby je w ogóle tutaj odbijał. Ten koleś. Drugi, no to nie najgorzej, jak po takiej przerwie. Słabo strzelam strasznie. O. Dałem. Gdzieś akacza, znaczy AWP zostawił, ciekawe. No chyba, że to był już koleś z akaczem, znaczy z... Czekajcie, kogo ja zabiłem? Biceps kapitan, no to jest jego MK, no dobra. To może jednak miał MK, ładna MK w ogóle. Grims, Olofmeister. Fnatiki widzę. No kurde, koleś tutaj Fnatikom kibicuje, mimo że tutaj ma biceps kapitan. Znaczy, no wiem, no sportowo się powinien zachować, Fnatiki też są dobrą drużyną. Oto gnój z pistoletem. Dobra, zabijcie go. One pit. No ja pierdzielę, no nie. Ale mi się trudno celuje. Plecy masz gnój, a nie, tutaj masz. Pomóż mu! Za późno. O matko. Koleś też chyba jakimś drewnianym komputerze gra. No trudny. Ale to jest trudne. Strasznie się inaczej strzela.
No, nie najgorzej pociągnął to Fallouta, tam o, widzicie. Trochę mógł trochę niżej. Trzymał to Fallouta, ale za wysoko. A, lecimy, mój Asimov. Jeśli internet wyrobi, słuchajcie, to dam jakieś streamy niedługo, mam nadzieję. Z tego CS albo czegoś innego. No, mam nadzieję, no kurczę, wróciłbym do tego wszystkiego. Jak widzicie, no YouTube'a, no staram się nie zaniedbywać. Coś wrzucam, co dwa, teraz akurat co trzy dni. Bo w środę wrzuciłem ostatni raz, przepraszam, w czwartek. A dzisiaj jest niedziela, jakby tak się wychylać, wiem. Ale cóż. Grałem na goldach, to tak się wychylałem i nigdy nie ginąłem. Nie, nie. Tam jest takie drewno, co tak. One B, last B. Last B, go. A my smoke'a mamy, dobra. Mam pipi przy mi. Nie ma szans, koleś. Wait. Szybszy byłem. Ale banie wchodzą, to jest to. Jakoś tak nawet lepiej, nie chodzi o to, że lepiej, tylko jakoś tak przyjemniej wchodzą te banie. Co, chcesz coś? Masz tam, tyle skinów mam, że... To be? O, dobra, działa pod myszką. Odbindowane je. A dobra, macie tam pakę. Mogę mnie i tak nie rzucać. O, ładny smoke. Dobra. No szkur, nie trafię. Dobra, nie trafię, spokojnie. Ja wiem. Two guys behind us. Ale się trudno strzela! Jest! Muszę się nauczyć. Bardzo przyjemnie się strzela i faktycznie czuć teraz to strzelanie, ale trudno, ja pierdzielę. Ja chyba nawet na niższej czułości grałem, słuchajcie, że przez ten czas jak mnie nie było. Naprawdę, mimo że miałem jeszcze mniejszy obszar, bo to jeszcze na niższej czułości grałem. Bo po prostu to był jeden z rzeczy, żebym w ogóle jakś wycelował się przeciwnika. Ale chyba jest za dużo czegoś, ale zobaczymy. No bo ja tak tyle miałem obszaru i tak się pewnie ruszałem. To ja tak... O, patrzcie, wiecie jak się obracałem? O, tak się obracałem na przykład. No cóż. Teraz człowieku, płoch. Dobra, jedziemy. Przestanę już tutaj wydziwiać i lecimy z koksem, bo trochę dostajemy po dupie, że tak powiem. No, w sumie 5 do 3 nie najgorzej. O, WP-a pewnie, co? Mnie zabije zaraz. Macie tam bombę. Ja go zabiję spokojnie. Tam będzie pewnie. No i banie dostałem, nie? Przez smoke'a. A co tam? Ja zawsze dostaję jakieś banie przez smoke'a. No super. O, minus 88. City. Nawet nie będę mówił, tylko napiszę im. Jest bomba tam jest, a ja rzuciłem tu bombę im i oni to spieprzyli. A może... I wzięli bomby. Short. Ładnie. Dobra, przynajmniej zrobili to. Rar. O kurde, ale wyszedł tak równo, ale nawet bań nie strzelił, tylko po prostu go w szyję gdzieś trafił i zabił. No i stanął mu na drodze, Jezu, jak można być takim idiotą. Jok, to nie stać mnie na akacza. Rzucisz mi coś? A, bo oni też pieniędzy dużo nie mają. Dobra, to ja sobie coś kupię. No, ale mógł mi kupić na małek. Dobra, idę z tą bombą na... To be one mid. No to w sumie 2 na 50-50.
Spróbujmy iść na A, bo na B będzie jeden dodatkowy przeciwnik, który może z mida zejść. No. Żółty, dawaj. Przepraszam, pomarańczowy, jestem daltonistą. Dobra, nic nie było, nic nie było, nic, nic. Paka nie powinna iść pierwsza. No, zabijcie go. Dobrze, ale nie trafiłem. Dobra, to był taki taktyczny skok, tak zwany. O kurwa. Da, mój w ogóle nietrafiony był. Zdążę jeszcze? Wyjdzie mi koleś. Dobra, nie wyszedł. To się cieszę, dobra, tam jest. Znajduję go. O, zginął. Jeszcze bym sojusznika zabił. Dobrze. No, całkiem spoko zagra. Co ty mi tu? Co ty mi tu? No dobra, masz. Chciał powiedzieć thanks, ale coś mu nie pykło. No chodźmy, no. Chodźmy. Ja, dobra. Ogólnie ten Need for Speed wyszedł, słuchaj. Co, jeden HP straciłem, o lol. I trochę w niego pograłem, chwilę. 20 minut i mam beznadziejną optymalizację. No, nie chodzi mi na maksymalnie. I samo to już jest głupie, bo ja mam tak potężny komputer. No muszę to powiedzieć, ja mam potężny komputer, faktycznie. Radeon R9 390, nie? Procesor i5 mocny. No starszy już trochę, bo to nie jest Skylake, tylko starsza generacja. Ale... kręcony, znaczy teraz nie kręcony, bo tam były problemy z... Dobra. Konsekwentnie, ale go zabiję. Problemy z... Boże, ze stabilnością, o właśnie, o właśnie. Problemy ze stabilnością. Jezu, a to szybko leci. No ale działa wszystko. Jak nie podkręcony jest, to i tak w sumie jest... Jest mocny po prostu, ale mógłby być lepszy faktycznie i myślę, żeby, nie wiem, no spróbować go wymienić na i7 jakąś. Wiecie, o co mi chodzi. Taką, co można kręcić i będzie mogła się kręcić. Ale chyba na razie będę musiał wymienić zasilacz. Chuj tam. Boże! Było tak beznadziejne. Dobra, zabili go. Czego w ogóle nikt ze mną nie wbiegł, no? Sam tam wybiłem wszystkich. Jakaś masakracja. Ładny molotow. Molotow, a może Minecraft? Nie, nie będzie serii z Minecraft. Może sobie pogram sam, ale nie będzie serii. Bardzo, bardzo młode naprawdę na coś takiego, jakiegoś sandboxa pograć. A niestety... Taki co ja... To co ja chcę właśnie, najlepiej podchodzi w sandboxach. Czyli musi być jakiś element, słuchajcie, u mnie, żeby mi się przyjemnie w sandboxy grało. Na przykład... W Minecraftcie to takie szukanie tych złóż, wszystkiego, nie... budowanie oczywiście, jakichś tam systemów małych. Budowanie domu, to mnie trzyma o Minecraftie na przykład, ale to mi się prawie całkowicie znudziło. Nie do końca, ale mi się znudziło. I na przykład wolałem sobie na modach grać z prądem jakimś, nie wiecie o co chodzi, jakieś wody elektryczne takie pierdoły, to było fajne. No ale... No, nie zabiłem go. Ale czegoś brakowało, no kurde, to było zbyt mało zaawansowane i potem takie mody wyszły, że mi się to tak spodobało. Nigdy, słuchajcie, mi się nie udało jeszcze zagrać w Minecrafta na tych modach, żeby coś mocnego zrobić. Jestem pod wrażeniem takich youtuberów jak Husiek, o. To nie jest to, że wiecie, dzieci go oglądają czy coś, ale jestem pod wrażeniem, że on to robi, że cały czas on gra, bo ma naprawdę tam... Sporo w tej grze osiągnął, o ile można coś tak powiedzieć. To jest sandbox, tak? No, ale trochę RPG.
I to mi się podoba. Nigdy naprawdę nie powiem, nie wiem jak to powiedzieć, nie skończyłem Minecrafta. Jak głupio tak brzmi. Nie doszedłem do tak wysokiego poziomu. Chyba tylko na modach, bo zwykłym tak, w zwykłym doszedłem do dość wysokiego. Ale na modach nigdy. Nie wiem dlaczego. Zawsze coś nam przerywało. Moi znajomi na przykład mają drewniane komputery czy internety i nie mogą grać ze mną czy coś. Cześć. Ej, clear. Okej. Koleś ma bombę. Za chwilę będzie eksplozja. Jest pragnienie, wybuchnie bomba. Co? Ja tam wbijam człowieku. To się będę pierdzielił. Zaraz będzie, że trigger bot czy coś. A to się tak zawsze kończy. I to mnie zawsze trzymało w tych grach. Na przykład Factorio jest taką grą, sandboxem, który łączy survival z takim tylko budowaniem właściwie jakiś. Nawet nie domków, chodzi o ogólnie o sprzęty jakieś, nie domku, prąd, wiecie o co chodzi. I to jest tak zarobiście, tak dom zrobione, że już tą grę prawie całkowicie ograłem ze znajomym, no cóż. Nie wiem czy, niestety, no ale stety. Oni tam słyszą pewnie jak tupie. Bardzo cicho mam tą grę, no jak nagrywam to już w ogóle. Dobra, jeden jest na midzie z P90, będę musiał, na szorcie przepraszam. Będę musiał zaorać. Słyszałem cię, gnoju. Prawie zginąłem, no ale słyszałem. No i kur. Mid. No, ledwo słyszę, naprawdę cicho mam grę, na trudno. O, je... Co ty, kurw... Dobra. Ale ten koleś zwarzywił, jak... Nie wiem, jakiś brąz? Jaki brąz? To w LoL są brązy. A w ogóle w LoL zacząłem grać, właśnie, o to wam chodzi. Zagrałem 20-30 rankedów już, około. I słuchajcie... No, jestem na plus, ale nie jestem zadowolony z tego, co się dzieje w tej grze, bo... Nie ma gry, w której po prostu nie ma jakiegoś lamera, który ci zepsuje grę, czy jakiegoś kolesia, który cię wyzywa. Po prostu. No, tacy ludzie naprawdę bez mózgu w tej grze. Że ja nie wiem co powiedzieć, no. O, idziesz na longa, co? No to ja shorta kryję. Po staremu. O! P250 widzę, morduje. No i banie dostałem, kurwa, zawsze tak się to kończy. Przynajmniej przeżyłem. Jezus. Ja nie mogę celować z tych pistoletów. MP9 jakby tam wybiegali, no mogłem z kołdek. Ja. Niech będzie MP9. A ty nic nie kupujesz? Halo? Nic? Taki pro? Okej. Okay. No dobra, pójdę na widę. O, tak myślałem, że nie pójdę na to. B. Będzie jakiś rush B, taki ostry pewnie. W ogóle ten flash im nie wyszedł. Paka tu im wyszła, jakaś jak głupio. No Jezus, ten w plecy mi strzelił, no. Przed chwilą myślałem, że jest przeciwnik ze mną. Nie róbcie tak naprawdę, no. Ile mi tam strzelił? Co to u nas było? No 7, no dobra, no ale zmylił mnie.
Wystarczająco mój mózg tam zareagował. Myślał, że w plecy dostaje, a tak naprawdę to sojusznik. W plecy odwaga, przepraszam, trochę się nie wyspałem. O Boże, no dobra, zraszuję, pójdę, będę takim pseudomidem, bo oni pewnie są jeszcze eko. Bo teraz fulla poszli. Taki sobie jeden smog. Ej, mieli P90, ciekawe. Zjebałem rano. No i co? Nie słyszałem dźwięku wystrzału nawet. O, ale tam zadałem im trochę. Ładnie wylazł przeciwnik, tak zobaczył tylko. No, słabe flow, ale zasiadł. Dobra, mamy bombę. Ja znowu umarłem, dwie asysty, no okej. Nowa. Miał tylko pistolet, ciekawe co mu pokuć. Znaczy wszyscy poszli full, a ten poszedł eko, może tak się stało. A może to on w poprzedniej rundzie poszedł fulla. Po prostu nie miał pieniędzy na nic. I kupił sobie kamizelę plus pistolet, albo nawet tylko pistolet. Dobra, dobra, nie pójdę na tego mina. No dobra, pójdę, no kurde, głupie się ustawiają ludzie. WP mają, o. Jakim cudem mają WP, jak 3 przegrali? To ktoś musiał sejwować całą grę. Może ten koleś z pistoletem. Dobra, tu myślał koleś, że zrobi mnie w wuja, a ja już wiem, znam tą sztuczkę. Dobra, WP wciąż tam siedzi. Słabo strzela, to ceni się. Dobra, już jej tam nie ma. A to jest gnój. Boże, ledwo go zabił nasz koleś. Jedziesz go! W pizdę. Jeden strzał. Jezu, jeden stary, no. Ja myślałem, że ty umiesz strzelać, co już od gana w ogóle nie umiesz. No, ten umie walić przynajmniej. Bo tu jeszcze dwóch ich jest. A! No tak wolno, to co możesz to robić, no. Kurde. Za wolno. Ja zawsze mnie to denerwuje, oni tak wolno podchodzą do tej bomby. Wiem, że ostrożność, te pierdoły, ale nie wolno, to są dodatkowe cenne sekundy, no. Ten drugi mógł go w wuja zrobić, kompletnie szybciej zagrać. Fulo leci mnie, jak widzę. Boże, ja nie mam digla, no. Zetkę mam, dobrze, przynajmniej to. Też wolę chyba 5-7. Dlaczego ja digla nie mam? Dlaczego? Kuf, dlaczego nie mam digla? Słyszeli mnie na stół, ten skok. Too long. Go, push, push. Widział mnie? No. Mid. Coś lepszego? Jest awupka. Take a few skit too. Save. Co save? To your right, there's a few skit. Nie widziałem. No może tu? No dobrze, sejwuję.
No ja muszę iść fulla, no niestety. Zaoram ich. Zaoram ich, jestem pierwszy w tabeli, człowieku. To jest wygrana. To jest życie. Tu snipers. Zielony, wytrzymaj te spele. O Jezu, są w tunelu. Step short. Kurw, na midzie był. Jezu, jak ja nie ogarniam w ogóle, co tu się dzieje w tej grze, nie? Tak się trudno przyzwyczaić teraz. Nie muszę się martwić o jakieś celowanie, muszę się tak skupiać ostro na takim celowaniu. Stricte, wiecie. Mogę się wrócić skupić na czymś innym, ale tak jakoś nie mogę po prostu. To jest trudne. Zobaczymy, może to wygramy, no. Jest jakaś szansa. Full? Mogę scouta polecieć. Już ktoś poszedł. Ale drugi też nie zaszkodzi. Jak dobrze strzela ktoś. O Boże. Blok. Dobra, na mida pójdzie. Bardzo dobrze, wreszcie mogę iść na moją ulubioną pozycję. Nie seksualną oczywiście. O cholera. No to teraz mam przejebane. On powiedział short. Jak w ruskim czołgu. Dobra, dostał. Leży. Możesz, kurde, no... Nie czuję tej gry, w ogóle. Bo ja wciąż robię takie sytuacje, żeby jak najlepiej strzelić, nie? Mając 20 FPS-ów. A już nie mam 20 FPS-ów, jak gram. Więc takie sytuacje są... Niepotrzebnie robię takie ruchy. Jezu, jakby go trafił, byłby koniec, po prostu. No to jest... Ruszasz się jak drewno, człowieku. Nic nie potrafisz zrobić w tej grze. Boże, ten też fulla już znowu poszedł, to masakra. No i gdzie jest mój deal? Lecę jako, żeby M-kę pójść wreszcie. Nie mam nikogo na midzie. Ale ktoś kupił skołda chyba, nie? Jak można być takim frajerem? Mógłby chociaż spojrzeć, nie? O, zabił. Ciekawe. Interesting. Może tam zafragujemy trochę. No super. Mógłbym za nimi nie stać, bym wtedy nie dostał w ogóle. No i wyszedł, tak? Wyszedł, a teraz akurat, tak? Słyszał mnie. Jezus. Byłem pewny, że nie wyjdzie. Że ucieknie, że coś zrobi. Ale tu wyszedł, nie, wyszedł, czekał. Jak to jest głupie. O. Ten też. Okay. Full. Boże, zwykła MK. Co to się dzieje? No dobrze, nie będzie. Jakie to jest drewno, Boże, na takim niskim poziomie gram. Dlaczego ja mam tak niski poziom w tej grze? Czy ja w ogóle grać nie umiem w tym momencie. Robię takie spieprzone akcje, bo jestem, kurde, pierwszy i to dość znacząco prowadzę. To jest jakieś głupie to. Jest coś na tym longu, czy nie? Bo nie wiem. Jest... O, long, dobrze. Jest. Still upper mid, left side. Don't beat more. Ciekawe jeszcze... Still upper mid. 10 yeah. HP. Ciekawe w ogóle, nie? To jest global elite taki. Help me.
O Jezus stary, no chociaż jednego mogłeś zabić. No gdzie do mnie strzelasz, gnoju, no? Widzisz mnie na mapie, idioto. Jezus, Boże, jak można być tak słabym? Strzelam w longa, coveruję longa. No to chyba masz shorta coverować, idiot. Dlaczego? Dlaczego to są słabi, no? Zróbcie cokolwiek, no. Idź na tego mida. Może zabijesz, no. No bejdź. Nie, nie stójcie we dwóch na midzie, idioci. Zróbcie coś w tej grze, proszę was. Dobra, wbijałem na B. Nie ma info, ale dobra, wiemy o tym, że wbijałem. Teraz info? To już jest w ogóle bezużyteczne info. No chyba, że ktoś, kurde, jest zamyślony w chmurach i nie wie, że są na B. Dobra, sakacza na blisko. Nawet dwóch. Dobrze, dałem radę. Idę tu. Jeden tunel. No i ta lama w tunelu. No kurde, wszyscy w jedno okno poszliśmy. Dlaczego? Jeden tylko poszedł tunel. Duch powinno tunelem pójść. Jeden tu. Oni w ogóle nie myślą. Zraszowałbym, ale się boję, że zginę. Pójdę z kołta jakiegoś. Mógłbym też flasha rzucić zanim wchodzę, no ale... Dwóch zabiłem, ja coś robię. Jakbym miał 100 punktów i to przegramy, to ja się chyba powieszę. Dobrze, stary. Nie wiem, czy coś jest na midzie. Nie, mamy kolesia na midzie. Nawet dwóch mamy, co to za idioci? Jak można być takim palantem? Short. O Jezu, no ja tu sam stoję, no szybciej. Z prawej go masz. Dobra, tutaj go masz, jedziesz. Ale full auto leci. O człowieku, jedziesz ich. Na longu jest, autolamą, zginąłeś. Kurwa, za idiota. Nie zabił go, co jest? O Jezu, tu był z tą autolamą. A na longu chyba stał, nie? W picie powinien być. To on zepsuł. No dobra, niech będzie, wygraliśmy rundę. Ale ten koleś wciąż ma autolamę, to jest smutne. Trzeba ją, kurde, rozwalić. Już się na pewno pieniądze odrobiły za tę autolamę. Mogę kupić sobie, kurde, inne granaty. Ja z tego smoka tak nie korzystam. Ale teraz skorzystam, niech będzie. Za daleko? Za daleko. Dobra, trudno. Nie siadam. Apartament Leo. Stój sobie w miejscu dłużej, dostaniesz jeszcze 5 takich bani. Dobra, ten z P90 zaraszował tego. Z autolamą, tak mi się wydaje, że był z autolamą. Dobra, wygraliśmy, wow. Długi ten odcinek jest. Chciałem kacza wziąć, kurde. Dobra, sobie rewolwer. Przyda może mi się na blisko, jaki z prawego bym walił. Cyk, jak mi podejdzie, może siądzie akurat. Muszę sobie wymienić go na digla, to jest jakaś masakra. Ale czyli, że wygramy to. O, ale movement mi się spieprzył. Wszystko robię trochę z wyprzedzeniem, bo tam miałem jakiś taki delay mocny. Delay, o, że jeden jest na B, no co on ma zrobić na tym B? On się zesra, jak tam move biegną. Chyba, że ma autolamę. No cóż. Stoi bardzo niewyzywczy, jak oni tu dopiero jak tu będą, to będą go widzieć. No właśnie, i to jest koniec. Jakby stanął bliżej, to może przeciwnicy by się przestraszyli i tutaj... Dobra. Nie to. Z wyprzedzeniem zacząłem salować. Nie powinienem, ja muszę się nauczyć, że zdążę. Zdążę strzelić i go zabić. Po prostu. Nie potrzebuję z wyprzedzeniem wychodzić na przeciwników. Przez cały czas oczywiście. Znaczy nie przez cały czas, o to chodzi. Wiecie, o co chodzi. No cóż.
sumie nie wiem jak to się dzieje, ale zawsze jak mnie nie ma, to mi widzów przychodzi paru. Tylko nie rozumiem. No ale to już prawie mam 400, więc no jakiś celebration, come on, będzie, czy coś. Ale najdzich poleciał tam. Zaorasz ich, wyjdź, zaorasz. Nie wiedzą, że tu jesteś. Jak ci kurwa wybiegnie z P90, to zginiesz. Dobra, przeżyłeś. Przepraszam za te przekleństwa dzisiaj, ale jakoś... No jakoś dzisiaj ostro. O, rzucił mi M-kę. Chyba widzi to, no on to zauważył i od razu, kurde. Widzi we mnie smurfa. O Boże, nikt na B nie poszedł, znowu tam zginie ten koleś. Dobra, pójdę na tobę. Ja pierdolę long. No i teraz przegraliśmy przez to, że ja chciałem iść na B. Pomogłem ci. Samo celujesz coś z tej autolamy, skoro ja samki ściągam easy. A wupa! No, teraz przestał mierzyć akurat. Po co ten smoke? To im pomaga ten smoke, nie tobie. Ten smoke nie pokryje całej tej. No i zginąłeś. O Jezu. Nie wiem, jakim cudem to przeżyłeś. Zabił go? Zabił tą AWP? Pedro. Tak. Pedro mnie strzelił. Wygraliśmy, lol. O jest. Dobra. To było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Shadowcase. Do kolejnego odcinka. Myślałem, żeby sobie nie kupić, słuchajcie, Undertale i może kupię. Na razie, cześć.